rząd Prawa i Sprawiedliwości wdraża nową reformę edukacji. Jej głównym elementem jest likwidacja gimnazjów. Jak pan ocenia ten krok rządu Beaty Szydło? Znaczy, można zrozumieć próbę oddziaływania na system szkolny i na gimnazja. One rzeczywiście przestały spełniać funkcje, które założono tworząc ten szczebel edukacji. A czy zakładano wtedy, po pierwsze, że odseparuje się młodzież od dzieci w wieku wczesnoszkolnym, tworząc te dwa szczeble. Po drugie, opóźni się próg selekcji, wydłużając tak naprawdę czas spędzany przez dziecko w powszechnym systemie szkolnym. 6 lat podstawówki, 3 lata gimnazjum, opóźniony próg selekcji. To zresztą się udało, widać to było w wynikach testów PISA, ale dosyć szybko ten system zaczął się rozwarstwiać. W dużych miastach przestał spełniać funkcję związaną z opóźnieniem selekcji, ponieważ mimo, że obowiązuje rejonizacja, de facto ona przestała być stosowana przez dyrektorów szkół i rodziców. Gimnazja stały się przedmiotem swobodnego wyboru rodziców, a więc rodzice o wyższym kapitale kulturowym, ekonomicznym, mówiąc wprost, klasa średnia zaczęła zajmować te lepsze gimnazja, spychając tych bardziej potrzebujących do podrzędnych szkół. To w dużych miastach, w małych miastach, na wsi okazało się, że większość gimnazjów funkcjonuje jako część zespołów szkolnych, czyli nie działa ten drugi element reformy. Więc rzeczywiście coś z systemem gimnazjów trzeba było zrobić. Natomiast można było pomyśleć o tym, żeby walczyć z selekcją, przywrócić rejonizację, niekoniecznie wprowadzając taki chaos do systemu edukacyjnego, bo zmiana systemu szkolnego, reżimu szkolnego, zmiana podstawy programowej to jest ogromny chaos, który będzie przez wiele lat oddziaływał na system edukacyjny.